Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Zapomniane miasto. Modyfikacja. Czego się dowiedzieliśmy? Wszystko wskazuje na to, że każdy jest tutaj zagrożeniem, a Jarl na pewno nie jest święty tak naprawdę. No i cóż, w takim razie skoro mamy klucz do zamkniętej komnaty w Cytadeli, to koniecznie musimy się tam udać i to zbadać. Chyba nie mogę pływać, bo mam za duże obciążenie z jakiejś paki teraz. Nie, mogę pływać, dobra. Jest okej. Ale nie mam już miejsca, muszę iść do sklepu. Fajnie jakby jakiś, kurde... Pozdejmowałbym sobie te zaklęcia, po to to noszę wszystko też. Żeby zdjąć zaklęcia z tych niektórych sprzętów. Ale nie widzę nigdzie żadnego katalizatora. Może nie zwróciłem uwagi. O, jest Lydia, Boże, mówię... Kurwa... Mówię, ktoś biegnie znowu tam, coś się stało, co ja zrobiłem, nie? Jak się wychodzi stąd? Dobra. Tak na styk, jeden punkt. Dobra, zobaczę co mogę powiedzieć Dulejowi teraz po przeczytaniu tego. Czy jest w ogóle sens na tą chwilę z nim rozmawiać? Nie. Dobra, idziemy do Cytadeli. Mogę po drodze z tym typkiem pogadać, ale nie mogę się doczekać, no muszę iść do tej Cytadeli, nie? Znajdź sposób, żeby dostać się do zamkniętej sali w Cytadeli, właśnie. Spróbuję znaleźć. Która to była zamknięta sala, tam coś było takie na górze. Drzwi za bramą takie, nie? Złote. We can talk, but be quick. Domitus could be back any second. Wiesz może jak się stąd wydostać? Zabawne, miałem zapytać cię o to samo. Fajnie. Okej. To będzie na pewno wyżej. Ciekawość mnie zżera, naprawdę. To też takie pytanie, kto stanowi zagrożenie dla tego miasta, że kto może popełnić grzech? No każdy może, nie? Kwestia po prostu tego, czy to ktoś zrobi, czy nie. A tak, to każdy stanowi zagrożenie, to też jest... Pamiętam taką koleżankę z liceum, która myślała, że jeżeli jakiś koleś jest no, szczupły, niski, z reguły spokojny i uśmiechnięty, to nie stanowi żadnego zagrożenia.
taki człowiek też stanowi zagrożenie, tylko w inny sposób niż ci się wydaje. Po prostu, nie? Oczywiście to było dawno, bo to było w liceum. Mam nadzieję, że koleżanka zdążyła się nauczyć tego, co powiedziałem przed chwilą, bez żadnych większych konsekwencji, ale nie można nikogo w ten sposób ocenić tak łatwo. Każdy jest w stanie zrobić coś złego. Nawet ktoś, kto wygląda na takiego, kto jest słaby. Możliwe, że tym bardziej będzie szukał możliwości nawet, żeby sobie odbić to, jak jest traktowany. Tu wszędzie jest wyjście do zapomnianego miasta, tak? To chodźmy jeszcze wyżej chyba. Także lekceważenie kogokolwiek jest ogromnym błędem. A jeżeli mamy coś tak kruchego jak tutaj, czyli przemoc lub kradzież, każdy stanowi zagrożenie. Przecież ja też już raz to zrobiłem i nawet mu o tym powiedziałem. Dobra, to może być to. Okej. To jest to. Boże, się srałem. I właśnie ten strach, że ja znowu coś zrobię, nie? Okej, tu jest wyjście. Nie tak jak trzeba i... No bogów, tylko nie to, proszę, nie krzywdź mnie. Nie chcę cię skrzywdzić. Dzięki Bogom, szybko. Musisz uwolnić mnie, zanim wróci ten potwór. To jest żona tamtego kolesia. Dobrze, uwolnij kobietę. Dziękuję. Jarl będzie tu za chwilę, bądź cicho i chodź za mną. Ja pierdolę. Sakra. Dobra. Co tu się dzieje? Tu jesteś, obleśna świna. Co do nie? Okej, przyjrzyjmy się temu. Proszę, Maisy, zachowaj rozsądek. Co mi zrobiłeś, w ogóle mnie nie obchodzi. Tu jest wyrwa w ścianie, chyba możemy... Już? Nie strasz ludzi, myślałem, że jestem tu sam. Ty jesteś Altrius, twoja siostra poprosiła mnie o odnalezienie ciebie. Cóż za ulga, ale chyba nie dosłyszałem twojego imienia. Nazywam się Krwawy Joe. To dziwne, niedawno czytałem stary dziennik, który tu znalazłem. Był nadpalony, ale ostatni wpis wspominał o kimś o takim imieniu. Co było w nim napisane? Dziennik opisywał wydarzenia sprzed 7 lat. Ktoś o twoim imieniu pojawił się w mieście, wszedł gdzieś tam. Ta osoba doprowadziła do powstania skierowanego przeciwko tyranii Jarla, co złamało pradawne prawo i doprowadziło do wielkiej katastrofy. Większość mieszkańców zdążyła się ewakuować, a ten ktoś zniknął w błysku światła. Ten dziennik mówił o mnie. Nie jestem pewien, czy rozumiem. Kiedy po raz pierwszy przeniosło mnie do tego miejsca, to twoje ciało wisiało na drzewie. Przepraszam, możesz powtórzyć? Nadal mam twój list pożegnalny, spójrz. Niech na spojrzy.
you see that? Gods. To moje pismo. Spędziłem w tym miejscu większość mojego życia, wciąż kręcąc się w kółko. To jest okropne. Nie rozumiem jednak, jak mogłem to napisać. Nazwijmy to inna wersja ciebie, to napisała. Udało mi się zmienić przeszłość, czyli też twoje przeznaczenie. Nie jestem pewien, czy rozumiem. Jarl zginął z mojej ręki, co sprawiło, że nie mogł otworzyć portalu. Więc mówisz, że skoro portal nie został otworzony, to nigdy nie mogłem przez niego przejść i dlatego nie pamiętam tamtych wydarzeń. Dokładnie. Chyba zawdzięczam ci życie, większość mieszkańców też przeżyła. Chyba powinienem ci podziękować, nawet jeśli niczego nie pamiętam. Nie chcę, żeby zabrzmiało to niewdzięcznie, ale szkoda, że miasto musiało zostać zniszczone. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby to miejsce, gdyby udało się je uratować. Gotowy, żeby się wydostać? A więc, moi drodzy, zanim zajmiemy się Cytadelą, pomyślałem, że jeszcze rozejrzymy się tutaj po tym mieście. Mamy tutaj w zapomnianym mieście sporo jeszcze zadań. Zdobądź od Rykasa nieskalaną krasnoludzką zbroję, dowiedz się, co kto grozi Verdonowi, zapytaj Ulrina o zniknięcie jego żony, porozmawiaj z Brolem, jeszcze to już było. Tu jest jeszcze trochę do zrobienia, więc się rozejrzymy po tym mieście, zanim pójdziemy do Cytadeli coś robić. Myślę. Można na fazę wypić te akrobatyki, nie? Zobaczyć, co się stanie. Tą skumę załatwić dla dziewczyny. Co masz na sprzedaż? A jest jedna skuma dla tamtej kobiety. Zrobimy tak. Kto grozi Verdonowi? Można też wejść do tych tuneli tam, gdzie był... Skąd wrócił tamten koleś ledwo żywy, nie? I myślę, że to by był dobry pomysł. Podejdziemy na tunel. Chodźmy. Tam coś się czai na dole. Musimy to zobaczyć.
ciało Liandrisa. Mogłem jeszcze do tego sklepu skoczyć, fuck. Kurde, nie macie tutaj jakiegoś maga, żebym sobie wokół ciebie emanuje dziwna energia. Kurwa, ginę. O co tu chodzi? Co tu chodzi? A może tam po prostu przebiegnę i zobaczę, czy to coś zmieni. Magiczna anomalia jakaś. Okej, z ciekawości chciałem to sprawdzić. Okej, żeby tam wejść, chyba potrzebuję coś ogarnąć. Jakie ja mam stroje? Odporność na trucizny? To nie jest trucizna, jakaś energia, kurde. Dobra, chodźmy do tamtego sklepu w takim razie. Może tam coś mają. Albo jeszcze w domu tego typa, co zginął, kurde. Tak mało napisane, nie? Też nie chcę, po prostu wam powiem, zakończyć tej, przypadkowo zakończyć tej modyfikacji za szybko. Chciałbym jakoś tak wykorzystać to, co tutaj mają. To tutaj, gdzie ten koleś był? Brandas, nie? Co tutaj dają po prostu, to sąsiad go niby tamtego Vernona niby. Złoty wartownik. Rozkminić, kto pisze czerwonym atramentem. Czyli kto grozi Vernonowi, nie? Tą zbroję może. Tutaj jakieś wskazówki. On tam zszedł. Ale coś tam walczył, nie? A my żeśmy zeszli, od razu nas energia jakaś zaczęła bić. Jeszcze można z tym mądrym spróbować pogadać. Co to niby wszystko wie. W ogóle z każdym najlepiej po prostu pogadać. Na ósemkę słyszałem, że udało ci się pokonać bandę rabusiów. A to dobre, następnym razem weź mnie ze sobą. Pokażę im, gdzie ich miejsce. Wiesz może, jak się stąd wydostać? Gdybym to wiedział, no to byłbym już na górze i walczyłbym za Legion. Nie tkwiłbym w tej dziurze jak niedźwiedź w gawrze w czasie zimy. Okej. Świetlikowe szaty. Tam jakieś też było przejście do podziemnych tuneli na dole. Ty nic mi nie powiesz więcej? Dobra, a pokaż, co masz. Lepszej przemiany, pomniejszego przywołania. Odporność na ogień. Nie wiem, co mnie tam bije. Energia jakaś dziwna, nie? Lepsza iluzja. Lepsze zdrowie.
Nie masz już nic takiego fajnego, co by mnie chroniło. Kurde, może mam jakąś miksturę ochrony przed energią. No, sprawdzę w sumie. Chyba nie. See you again soon. Okej. Any luck working out who my secret admirer is? Wiesz może jak się stąd wydostać? Nie uwierzysz, jak często nowo przybyli zadają mi to pytanie. Powiem ci jednak to samo, co mówiłem pozostałem. Istnieją gorsze miejsca do życia. Może i nie prześpisz kilku nocy rozmyślając o krasnoludzkich prawach. Ale po jakimś czasie oswoisz się ze strachem, wiedząc, że nawet przez mały błąd możesz wszystko stracić. W sumie nie jest tu tak źle, ja się przyzwyczaiłem. Co możesz mi powiedzieć o krasnoludzkich prawach? Wielu będzie cierpieć przez grzechy jednego, to wszystko co wiem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to porozmawiaj z Brolem i chyba zaraz tam pójdę. Co tam miałeś na sprzedaż? Żarcie, nie? Może mikstura jakaś leczenia, dodatkowe iluzji, magii. No dobra, trzeba się rozejrzeć po prostu. Nie mam żadnego takiego, jakby to powiedzieć, śladu. Nie mam nic, co by mnie tak nakierowało, wam powiem. Komnaty Luki? Komnaty Brola. Chodźmy do tego Brola zagadać. W takim razie. Hello, neighbor. I understand we have you to thank for dispensing with some would-be looters. So, thank you. Hello, neighbor. Would you like to hear about my... Wiesz, jak się stąd wydostać? Now that's an interesting... Oto i interesujące pytanie. Osobiście nie znam żadnego sposobu na wydostanie się stąd. Mam jednak jedną teorię. Właściwie to bardziej hipoteza. It's more of a hypothesis, really. Chodzi mi o to, że gdyby istniała możliwość wydostania się stąd, to krasnoludy, które zbudowały to miejsce, musiałyby o niej wiedzieć. Ale krasnoludy wyginęły wieki temu. To prawda, ale wciąż możemy dowiedzieć się wielu rzeczy z tego, co po sobie pozostawiły. Inskrypcje, architektura, relikty, posągi. I chociaż odnalazłem tu wiele rzeczy, istnieją pewne części miasta, do których nie byłem w stanie dotrzeć. Najbardziej interesuje mnie pałac nad jeziorem. Niestety wejście jest zamknięte. Do tej pory udało się tam wejść tylko jednej osobie, która do tej pory nie wróciła. To był Narnabos. Od lat nie mamy o nim żadnych wieści. Dziwny osobnik. Założę się, że on także szukał krasnoludzkich sekretów. Jeśli udałoby ci się znaleźć sposób, żeby się tam dostać, to z pewnością moglibyśmy wiele dowiedzieć się o tym miejscu. Ciekawe, jakie tajemnice udałoby się odkryć. No, chętnie się tam dostanę.
tutaj też są jakieś podziemne tunele. Okej. Gdzie jest ten cały pałac nad jeziorem? To jest dom nad jeziorem tylko. Dobra, pójdziemy tam. Jak się tam przedostać, kurde, przez to? Tu chyba mnie nie było. Słyszałem, że udało ci się obronić miasto przed napastnikami. Wiesz, jak zjednywać sobie ludzi. Dziękuję, cieszę się, że tu jesteś. Jaka jest twoja historia? Och, to miło z twojej strony, że interesujesz się moim życiem, kochanie. Ale nie musisz udawać, że interesuje cię przeszłość staruszki. Nie udaję, to naprawdę szczera ciekawość. Naprawdę? Jesteś jedyną osobą w mieście, która mi to powiedziała. Zobaczmy zatem. Ostatnimi czasy zajmuję się przede wszystkim sprzątaniem ulic i utrzymywaniem porządku. Jak to się mawia, czystość stoi zaraz obok boskości. Jak sobie możesz wyobrazić, nie jest to zbyt porywające zajęcie, ale gdyby nie to, to pewnie skończyłabym jak ten biedny Dooley. Kim jest Dooley? Jeszcze się nie poznaliście? Nie martw się, na pewno prędzej czy później sam ci się przedstawi. On jest bezdomnym, żyje w jaskini nieopodal jeziora. Żal mi go, chyba większość z nas jest go żal, ale od czasu jak zginął jego brat, ma obsesję na temat jakiegoś dawno zagubionego skarbu. Zajmiemy się później tym sprawami Cytadeli. Dudley jest niezdolny do pracy, dlatego też Jarl postanowił, że nie zasługuje on na to, żeby mieszkać w domu, tak jak reszta z nas. Mieszka w namiocie, w swego rodzaju jaskini, ale nie pozwól, żeby wciągnął cię w tę jego historię. Jestem pewna, że jest zmyślona. Strata brata może uczynić ogromne zniszczenia w umyśle. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Ale tak czy owak, obawiam się, że to chyba wszystko, co mam ci do powiedzenia. Nie jestem zbyt interesująca. Z pewnością jest jeszcze coś, czym możesz się ze mną podzielić. Wiesz, najważniejszą wartością mojego życia jest modlitwa, więc pozwól, że cię zapytam, czy w twoim sercu jest miejsce dla Mary, bogini matki. Twój Bóg zupełnie mnie nie interesuje, staruszko. Aha, więc to tak, no dobrze, może jej nie ma w twoim sercu miejsca dla Mary, ale w sercu Mary zawsze jest miejsce dla ciebie. Będę się za ciebie modliła. Wiesz może, jak się stąd wydostać? Obawiam się, że nie wiem, kochanie. Dawno temu pogodziłem się z tym, że zostanę tu na zawsze. Jak już oswoisz się z tą myślą, to nie jest nawet takie źle. Na mnie już pora. Przy okazji szukamy kogoś, ktoś pisał czerwonym atramentem, ale to pamiętam, że to był list do tego Vernona na czerwono napisany, ale nie widzę tu nic więcej. Dobra, rozejrzyjmy się dalej. W końcu dojdziemy do tego wszystkiego. Legenda Czerwonego Orła zawsze. Jakiś egzemplarz się trafi. Patrzę, czy jakieś listy nie leży, nie? To jest ta staruszka.
Modlitwa Jeszoli. Do wszystkich zainteresowanych, jeśli to czytasz, to znaczy, że odeszłam z tego świata w miłości, w uściski Mary. W moim życiu nie dbałam o sferę materialną, dlatego też nie pozostawię po sobie wiele, ale wszystko, co mam, zostawiam poczciwemu Dulejowi. Moją ostatnią wolą jest to, żeby mógł on zamieszkać w moim domu oraz żeby pozostali mieszkańcy zaopiekowali się tym biedakiem, ponieważ jest on człowiekiem o pięknej duszy i ciepłym sercu. Brawo. Brawo. Więc nie będzie tak z tobą źle, Duli. No tak bym tylko sprawdził, co tu jest w środku, nie? Nic nie będę zabierał. Może da się przeczytać coś. Fuck. Nie mogę trafić. Damn it. Ja pierdolę. No. Milimetry. Ja pierdolę. Szata wiedźmy. Okej, nic nie ukradłem, przeszedłem sobie poziom. O, dobra, co tu jest? Co to? Odpuszczony pałac, otwieraj. Także moi drodzy, nie chcemy się rozejść z tym, z tą modyfikacją za wcześnie na pewno. Także ostrożnie sobie tutaj będziemy próbowali porobić zadanka. To zamknięte, nie? Kurwa, jak tu wejść teraz? No nie mam wskazówek, mało wskazówek na razie mamy, ale no będziemy się rozglądać. Możliwe, że faktycznie trzeba było ze wszystkimi pogadać. No po rozmowie z Jarlem, bo nam wszyscy mówili, żeby iść z Jarlem pogadać, tak, ale możemy to zrobić jeszcze raz. Chociaż jak widzimy, często jak z kimś rozmawiamy, to nie ma dodatkowych opcji. Tak czy siak, popróbujemy w następnym odcinku. Troszkę żeśmy dzisiaj już popchnęli, ale myślę, że sprawami Jarla, takie ten list to Duleja od brata. Oskarża Jarla i tak jakby Jarl jest tutaj tym, który nam zlecił znalezienie zagrożenia, a może być tak, że się okaże, że to on coś tutaj robi i nie wiem, czy się wszystko nie zawali, więc zrobimy to później. Na razie spróbujemy porobić opcjonalne zadanka, ale oczywiście w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie po sobie łapkę w górę. Tam chyba się da przejść nad tą bramą. O ile się nie mylę. Tymi rurami może. Oczywiście zostawcie po sobie łapkę w górę. Subskrybujcie. Jakoś tam się chyba da wdrapać. Subskrybujcie. Lajkujcie, komentujcie, bawmy się wspólnie w tę wspaniałą przygodę. I do zobaczenia, mam nadzieję. No, dawaj, właśnie. W następnym odcinku naszych, przeskoczyłem te wspaniałych przygód Skyrim Special Edition na modach. Na razie.